Kiedy przebywałem w oratorium księdza Bosco w Turynie, pokazywano nam podczas przechadzek okno mieszkania pewnego polskiego generała, który miał tu przybyć, by przelewać krew za Italię. Zawsze, kiedy przechodziłem obok tego domu, patrzyłem na okno i modliłem się za tego, który ofiarował swe życie za mój kraj. Io ho alzato il coperchio e ho visto il volto di Morium come l'avevo visto appena morto. Completo, bianco, uguale identico e ho detto è intatto. Kim był ten człowiek, który wzbudził tak wielki podziw u swoich rodaków, ale także cieszył się wielkim zaufaniem papieży ostatniego stulecia. All'inizio del Novecento Tortona poi ha avuto un vescovo Bandi, no? Che voleva, aveva quel detto, no? Uscite di sacrestia. E Don Orione credo che sia stato uno dei primi a recepire questo messaggio. Jego wiara w opatrzność przyciągała wiele osób. Było wielu ofiarodawców, którzy dali się wciągnąć w tę przygodę. To Bóg działa. Ja jestem ścierką, pomocnikiem, osłem Bożej opatrzności. Tak też o sobie mówił ksiądz Orione. Pewnego dnia zabrał studentów do swojego ośrodka w Genui. W czasie takich wyjazdów uczył ich opiekować się ludźmi biednymi i chorymi. I zabrał ich do takiego małego Cotolengo w Genui. Mieście wielkiej biedy. I w pewnym momencie przerwał rozmowę z tą grupą młodych ludzi, bo pojawili się bogaci ludzie z miasta. Ksiądz Orione poszedł z nimi rozmawiać. Kiedy wrócił do studentów, tłumaczył im. Tak, ja zakładam te ośrodki dla biedaków, chorych, żeby mieli gdzie mieszkać, co jeść i kogoś, kto ich kocha. Ale zakładam te ośrodki również, a nawet przede wszystkim dla takich osób jak ci bogacze z miasta, żeby oni też doświadczyli miłosierdzia Bożego i miłości Kościoła. Instaurare omnia in Christo. To zawołanie świętego Pawła wyraża całą naszą wiarę, naszą nadzieję, naszą miłość. Jest pragnieniem Bożego świtu nad nami, świtu lepszych dni, w których Chrystus żyje zawsze, króluje i triumfuje we wszystkim. Powinniśmy być Bożymi harownikami. Kto nie chce być i nie jest harownikiem boskiej opatrzności, jest dezerterem spod naszego sztandaru.
Wszystkie rzeczy i wygody, jakie pasują panom, nie są dla synów opatrzności Bożej i ubliżają nam. Zawsze byłem pod wrażeniem jego pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi. Nie tylko z powodu rozmiaru zniszczeń. 98 tysięcy zabitych w trzęsieniu ziemi w Reggio i Messynie i 30 tysięcy zabitych w Avezzano. Też nie dlatego, że okazał ogromny heroizm w niesieniu pomocy ofiarom, sierotom, bezdomnym, głodnym. Jesteśmy tu w pokoiku księdza Orione i tu na ścianie wisi polska flaga, którą on powiesił 1 września 1939 roku. Tej nocy, poprzedzającej dzień 1 września, ksiądz Orione wiedział o ryzyku wybuchu wojny. Dlatego tej nocy wszyscy modlili się tutaj w kaplicy i nad ranem. Kiedy kończyli nocną adorację, dotarła do nich wiadomość o niemieckiej inwazji na Polskę. Kazałem rozłożyć waszą flagę na ołtarzu. Przechodźcie i całujcie ją. Niech ten pocałunek będzie jakby pocałunkiem Boga dla waszej ojczyzny. Ufajcie Panu. Nie upadajcie na duchu, bo Polska na pewno zmartwychwstanie. Kto ufa Bogu, ten nie zginie na wieki. Mówiąc o tym teraz, może nam się to wydać wzruszającą historią. Ale wtedy, w faszystowskich Włoszech, oddać cześć polskiej fladze, fladze wroga, to było wydarzenie o wielkim znaczeniu. To był mocny gest polityczny, który mówi o wolności księdza Orione. Jeszcze nigdy tak nie czułem miłości do Polaków, jak to odczuwam teraz. Jeszcze tak bardzo nie czułem bólu, jak w tych dniach, kiedy Polska została po barbarzyńsku zaatakowana. Zapamiętajcie te słowa i kochajcie Polaków. Kochajcie zawsze tych waszych braci. Myślę, że gdy się pytałem Boga o różne rzeczy, to dawał mi jakieś znaki, tylko że nie zauważałem ich. Wchodzę do zawodówki o profilu hydraulik. No i myślę, że będę dążył do tego, żeby ukończyć tą szkołę, zdobyć zawód odpowiedni, założyć rodzinę. Ja wychowuję się tylko z mamą. I ojciec opuścił nas, jak miałem 4 latka. No i jak to, że z uwagi na to, że jestem jedynakiem, no to przez większość czasu byłem dość mocno rozpieszczanym dzieciakiem.
I zapewne to wpłynęło na to, że dość tak błaho podchodziłem do życia i do tego wszystkiego. No i to mnie zgubiło. Ciężko oczywiście jest, bo my jesteśmy praktycznie 24 godziny z tymi ludźmi. To jest ciężkie, człowiek fizycznie jest zmęczony, ale odwzajemnione ma zawsze tą ich uśmiechem i tą radością. I to jest... trochę mi się głos łamie. Taką... Obejmują człowieka, całują, chociaż obcy są ludzie. Czułości potrzebują. Nie chcą do domu wracać. Chcą, żebyśmy byli z nim. To jest właśnie. Kiedy żył, wszędzie, gdzie przechodził, szły za nim tłumy. I tak samo było po jego śmierci. Jego pogrzeb postawił na nogi miliony ludzi. Trumna z ciałem księdza Orione objechała kilka miast, od Sanremo, gdzie zmarł, przez Genuę, Pawię, Aleksandrię, Mediolan, aż do Tortony. Uroczystości pogrzebowe trwały tydzień. Tak było, bo przechodził Bóg. I właśnie ta wiadomość, że Bóg miłosierny przechodzi pośród nas, to jest główny przekaz księdza Orione, syna Bożej opatrzności.